Ciekawe rzeczy dowiedziałam się w komisie. Jedna z nich, to żebym szukała wraków. Po znalezieniu 10 sztuk, tutaj odbiorę wyremontowane auto. Super. I to w dodatku za darmo. Fajny koleś. Tylko je znaleźć. Trzeba objechać całą Ibizę, zaglądnąć w każdy, ciemniejszy zakątek wyspy. Mogą być w najdziwniejszych miejscach. No tak. Tylko jeszcze trzeba kupić jakiegoś SUV-a, aby wjechać w bezdroża i polne drogi. A na to trzeba kasy. A będzie ona wtedy, gdy zacznę wygrywać wyścigi. Ale najpierw, to muszę oponować moje autko. Jak do tej pory, to jeździłam najbardziej luksusowymi gablotami. Hotel Wintorych ma najbogatszą klientelę. Prawie żaden z nich nie odmówił mi przejażdżki jego autem. To już się skończyło. Ojciec też wywalił mnie z posady parkingowej. Dorwę tego burżuja w wyścigu i dam mu popalić. Ech. Mam przynajmniej taką nadzieję. Hej. Nie mam czasu, jestem w szkole jazdy klasycznej, nie każ mi czekać. Witaj. Pamiętam. Ale muszę oponować moją Lancię. Po Ferrari i Veyronach, ciężko się przestawić na tak manualne auto. Muszę trochę pojeździć po okolicy, przyzwyczaić się. Myślę, że jutro z rana wpadnę do szkółki, aby zdać licencję C4. Także oczekuj mnie. Miłego dnia. O, jest salon z ciuszkami. Trzeba będzie się tu wybrać. A to co? Ktoś miał tak zeszpecić tego Mustanga? No nie. Różowy kolorek karoserii. Pewnie tapicerka też w tym kolorze. Ech. Szkoda tego auta. Właściciel, a raczej chyba właścicielka, ma nierówno podgląd włosami. No tak. Czyżby następne, blond włosy. Bez hamowania, auto rąbnęło w autobus. Oczywiście, policji brak. Zawsze jak jest potrzeba, to ich nie ma. Trzeba będzie wyminąć ten karambol. Nie będę tu czekała, wieczność. Chyba, w lewo, może być objazd, do następnego skrzyżowania. Ech. Te wypadki drogowe. Tyle nieszczęścia. Czy tak trudno zdjąć nogę z gazu? Szczególnie w mieście. Pewnie, że jest. No bo gdzie by się podział? I tak. Krótki ten objazd. A tam bym jeszcze czekała, nie wiadomo ile. O, jest policja. Nawet w porę. No nie. Znowu ten różowy Mustang. Chyba cały dzień dziś kręcił się po mieście. Coś on mnie prześladuje. Obym go więcej nie spotkała. Następny. Tym razem mały korek. Pewnie elektronika padła. Trzeba go wyminąć i do domu. Na dziś mam dość różowych kolorów i stania w korkach. Zerwałam się rano, aby jak najwcześniej dobić do szkoły jazdy. Pogoda jakaś niepewna, chyba będzie padać. No cóż, nie zrezygnuję, nawet jak będzie ulewa. Co postanowione, to
to trzeba zrealizować. Nie przekładać na jutro. Hej. Witaj. Tak jak mówiłam, jestem. Wszyscy czują się jak w domu? Chciałem... Proszę, oto i Todd. A czy to nie nowy uczestnik Słonecznej Korony? Możesz nas sobie przedstawić? Przedstawiam ci Miami Harris. Będzie twoją konkurentką w zawodach. Miejmy nadzieję, że lepiej jeździsz, niż się ubierasz. Chyba ktoś powinien ci doradzić w kwestii stroju. Wpadnij do mnie. Znaczy, gdy już cię pokonam, rzecz jasna. Ciao. Mała rada ode mnie. Pilnuj się przy Miami. Ale pewna siebie. Czy tak jest też w wyścigach? Za kółkiem staje się jakimś psycholem. Jest w stanie zrobić wszystko, żeby tylko wygrać wyścig. Ale zarozumiała. Kiedyś trafi na lepszego, który utrze jej nos. Już nie mogę się doczekać tych wyścigów. Oczywiście, zanim zaczniesz się ścigać, musisz zdobyć licencję. Czyli mam przejechać jak najszybciej trasę, najlepiej, bez punktów karnych. Dobrze, spróbuję, choć nigdy w życiu tego nie robiłam. Poprzednie testy były dość proste, choć nie wszystkie. A tu już mam namiastkę Słonecznej Korony. I te auto. Jestem przyzwyczajona do automatów, ale już chwytam te zmiany biegów lewarkiem i sprzęgłem. Chyba nie jest źle. Przeżyłam jazdę w deszcz, na strasznie śliskiej nawierzchni. To i poradzę sobie z pozostałymi testami. Dobra robota! Znowu ci się udało! Dobra robota! Dzięki tej licencji otrzymasz dostęp do nowych wyścigów. Dostępne są teraz nowe zawody. Kieruj się wskazaniami GPS-u. Powodzenia! Dzięki, Todd. Sporo się nauczyłam. Wykorzystam to w wyścigach. Jestem szczęśliwa. Pierwsza licencja zdobyta. Jeszcze raz dziękuję. Nauka nie pójdzie w las. Jeszcze sporo przede mną, ale dam sobie radę. Do zobaczenia, Todd. No nie. Znowu ten różowy Mustang. To jakiś Fatum, czy coś w tym rodzaju. Trzeci raz go widzę, w przeciągu dwóch dni. Cóż to może znaczyć? Nic to. Jestem już zmęczona i senna. To był długi dzień. Ale mam już dostęp do zawodów. I to się liczy. Jutro chyba jeszcze pojeżdżę po okolicy. Poznam zakręty, wzniesienia. To może się przydać. Spać. Jeszcze raz spać. Milutka pościel i wspaniałe sny. Tylko aby nie o różowym Mustangu. Hehe. Witaj, Tess. Popatrz na siebie. Przecież nie możesz się tak pokazać w telewizji.
zwłaszcza w porze największej oglądalności. Jesz po ubranie. Może w sklepie doprowadzą cię do jakiegoś względnego porządku. Dobra, nie denerwuj się. Zaraz pojadę. Wpadło mi trochę kasy, więc mogę zaszaleć z ciuszkami. Obym tylko trafiła na coś wystrzałowego. Muszę kończyć. Cześć. Musiała swoje 3 grosze wsadzić. Nie dość, że jeszcze Miami swoje dorzuciła. A propos Miami, podjadę do jej któregoś sklepu i zobaczę, co ma na stanie. No tak, bez tego nie mogło się obejść. Musiała być jakaś drobna stłuczka. Ech. Poznałam trochę okolicy, ale trzeba będzie wybrać się dalej. Gdzieś tu jest sklep Miami. Przydadzą się nowe ciuszki. A co, stać mnie na nie? Witam. Przebieralnie są tam. Zacznę może od okularów przeciwsłonecznych. Jest ich kilka fasonów. Ciężko wybrać. Te będą dobre. Czas na jakąś bluzkę. Nie są rewelacyjne, ale może coś wybiorę. Ta, całkiem niezła. Reszta, taka sobie. Ta bluzeczka się przyda, na wyścigi, raczej spódnica odpada. Potrzebne są spodnie. Mogą być krótsze lub całkiem długie. Jedyne, które mi się podobają. Te złote pantofelki mogą się przydać. Finał zakupów. Niewiele tego jest. Pięknie, pasuje jak ulał. Mniej więcej. Do widzenia. Mały wybór ładnych ciuszków. Ma Miami. Słyszałam, że więcej będzie, jak się postaram. No tak. Chyba jednak trzeba jej przytrzeć nosa. Mam nadzieję, że salon fryzjerski nie jest jej własnością. Przynajmniej nie wspominała o nim. Ani innego uczestnika wyścigów słonecznej korony. Witam i zapraszam. Witam. Muszę coś z włosami zrobić. Proszę usiąść. Małe strzyżenie nie zaszkodzi. Od tego w końcu jestem. O nie. Tylko nie strzyżenie. Być może przydałaby się zmiana koloru włosów. To jak? Masz może jakiś pomysł? Popatrzmy inne kolory. Ten brąz całkiem. A może jednak czarne? Może zmiana uczesania? Sama nie wiem. Te włosy. Ech. Jakieś takie, bez wyglądu. To jak? Masz może jakiś pomysł? Chyba zostanę przy czarnych i tej fryzurze. Tak, tak zostanie. Dobra, spójrzmy na to. Okej, nie jest źle. Masz rację, na razie. Ciuszki i fryzura z głowy. Mogę się pokazać w telewizji. Hehe. A teraz poszukam malarza samochodowego. Autku też coś się należy. Ten kolor czerwony mnie dobija. Muszę go zmienić przed wyścigami.